mistake. War is coming. With all its glory. And all its horror. Mr. Findlay, your freedom awaits. Hail, it's about time. Komandorze, adiutant, którego znaleźliśmy, jest w laboratorium. Podłączyliśmy do niego zasilanie. Mów, kupo złomu. Co wiesz? Użytkownik zidentyfikowany. Raynor James. Były szeryf, kolonia Marsala. Przynależność. Grupa terrorystyczna Synowie Korhalu. Status przestępca. Nie gadajmy już o mnie, złotko. Co tam jeszcze ukrywasz w tej swojej syntetycznej łepetynce? Status użytkownika przestępca. Brak dostępu. Udajesz niedostępną, co? Przekonamy się. Witam i o zdrowie pytam. Witam w kolejnym odcinku Wings of Liberty StarCraft 2. Słuchajcie, chyba musimy zajrzeć do laboratorium. Jest. Użytkownik zidentyfikowany. Raynor James. Jim, powiedz mi, co tak naprawdę wydarzyło się na Tarsonis? Widzę, że nie daje ci to spokoju. Tarsonis. Tam to wszystko się wydarzyło. Mengsk ukradł nadajnik psioniczny Konfederacji i tam go umieścił. Wiedział dobrze, że to przyciągnie zergi i tego dnia rozpoczęła się nasza rewolucja. Dnia, w którym Mengsk wymordował całą planetę i nazwał to sprawiedliwością. Mój Boże, miliardy niewinnych ludzi. To po prostu... odrażające. Nic dziwnego, że tak go nienawidzisz. No tak, nic dziwnego. Słuchajcie. Zobaczmy może sobie, co my tu mamy. A no nic. Nic się nie powiększyło. Zbrojownie. Ale dużo kredytów, słuchajcie, nie mamy. Nie, ale zobaczymy, co możemy tutaj rozbudować. Pojazdy. Robotnika sobie rozbudujemy. Nasza baza, ERK. Dwukrotnie szybciej. Zostało nam 10 tysięcy i chuj, więcej nic nie zrobimy. Tyle z tego. Dobra, słuchajcie, wracamy na mostek. Nie możemy tutaj się... Nie możemy, dobra. Mapa gwiazd. Kolejna misja. Wybierz planetę. Wciąż musimy uzyskać dostęp do adiutanta, którego przywieźliśmy z Tarsonis. Nasz stary kolega najemnik, pułkownik Orlan, jest specjalistą w dziedzinie łamania kodów Konfederacji. Jeśli nasze dane wywiadowcze są prawdziwe, wciąż powinien przebywać w azylu najemników. Ludzie, którym przewodzę, założyli nową kolonię na planecie Haven. Ci z Mobiusa chcą, żebyśmy wyruszyli po kolejny artefakt. I weźmiemy sobie to, słuchajcie, wykopalisko, a więc uruchom.
A więc tak, to miejsce to kostnica. Cokolwiek żyło w tych ruinach, wymarło miliony lat temu. Zanim ludzie Mobiusa zaginęli, zgłosili promieniowanie typowe dla artefaktu dobiegające z tamtej wielkiej skały. Przytaszczyli wielki laser, żeby dostać się do środka. Wiertło laserowe, ale bestia. Gdyby drużyna Mobiusa miała dostęp do takiego sprzętu, nie chcę nawet myśleć, co mogło ich pozabijać. Pewnie wkrótce się dowiemy. Miejcie oczy dookoła głowy. Nie wiemy, czemu to miejsce jest dopuszczone. Wydasz jakiś rozkaz? To jest. Czy to czasem nie jest ten cały... Dawaj. A nie, przecież to jest ten Tychus. Czekałem na ciebie. Ale chyba nie z tych. Biorę się za to. Idziemy. Kolejni terrańscy złodzieje. Sekrety tego miejsca są dla was zakazane. Zapłacicie życiem, żeście tu wtargnęli. No dobra. Teraz chociaż wiemy, co stało się z poprzednią ekspedycją. Protosi. Tylko spokojnie, coś się tak napali. Zostańcie na miejscu. Te działa protosów nas rozwalą, jeśli na nie ruszymy. Słon, obiecałeś mi czołgi oblężnicze. Gdzie one są? Spokojnie, ważniaku. Zaraz u ciebie będą. Dzieciaki załatwią te działa na cacy z bezpiecznej odległości. Czołgi oblężnicze są podobne do starych modeli. Kiedy przełącza się na tryb oblężniczy, zwiększa się ich zasięg i siła rażenia. W trybie oblężniczym nie mogą się ruszać, więc jeśli chcesz je przestawić, to przełącz na tryb czołgu. Okej. No, trzeba powiedzieć, że czołgi pamiętam z dawnych właśnie lat, tych moich początków. I cholera, muszę wam powiedzieć, że to było coś po prostu pięknego. Uwielbiałem to. Gotowy do akcji! A tu sobie może puścimy... O, cholera, co oni wszyscy razem? Rewelacja! Gadaj! Dołożyć komuś? Co jest? Dobra, musimy chyba gdzieś... W szeregu, chłopaki! Coś jakoś... Pewnie. Pokaż, na co cię stać! Umieśćmy parę czołgów oblężniczych na wzniesieniu. Dobrze. Rozbiją tropicieli protosów, zanim się w ogóle do nas zbliżą. Dobrze, spokojnie. Sprawa. Czekałem na ciebie. Naprawdę. Mam to. Ta jest. Ktoś tu jest? Pewnie ktoś tu będzie. No dawaj! Jestem w drodze! Wsparcie musi być bliżej. Oczywiście! Dobra. Wydasz jakiś rozkaz? Tempo! Mamy dostęp do sieci bazy Mobiusa. Łamiemy zabezpieczenia. Przekazujemy panu kontrolę nad bazą, komandorze. Ognia! 174 gigawaty. Energia słońca na wyciągnięcie ręki. A teraz wyceluj w te drzwi i bierzmy się za cięcie. Moc wyjściowa lasera w normie. Trochę czasu to zajmie, ale inaczej nie dostaniemy się do świątyni. Komandorze, Taldarimowie gromadzą wojska przeciwko nam. Więc rozstawiamy linie obronne i bronimy wiertła, aż się przebijemy. Cieszę się, że mamy czołgi oblężnicze.
co, to zaczynamy. Mały rozpierdziel. Złe wieści? Śmiało! Ile my tu mamy tych... Zwarty i gotowy. Potrzebujemy bunkrów i czołgów oblężniczych do obrony tego wiertła laserowego. Bez niego nie damy rady odzyskać artefaktu. Dobra, dobra. Zdecydowanie! Coś trzeba rozwalić? Pal śmiał! Są mi czołgi. 125, więc będą na 2. Dobra. 50. Dwa pójdą sobie tu. A my, słuchajcie, chcąc nie chcąc, musimy troszeczkę... Komandorze, udało mi się dotrzeć do pozostałości po sieci czujników ekspedycji Mobiusa. Przekierowałem dane na pańską mapę. Będziecie wiedzieć, co kombinują Taldarimowie. Nie ma problemu. Ale robię! ERK gotowy. Dobra. Od razu dwie puszczamy tutaj. Chcesz ze mną zadrzeć, chłopcze? 33. Co jest naszym celem? Ruchy! Kurde, to będzie, słuchajcie, ciężko. 33. Tempo! Szeregu, chłopaki. Kurwa. Zatankowany, gotowy do drogi. To dobrze. Fantastycznie. ERK gotowy. Raz, dwa, trzy. Naprawiaj, Zenek. Wystraszyłeś mnie! No, słuchajcie, musimy... Wiecie co, te bunkry są takie... Kurwa... Mało wytrzymałe, chyba mi się wydaje. Zenek gotowy! 100... 100 i 100... Naprawione. Kupa roboty, co? Dobra, no słuchajcie, musimy. Uwaga, idzie się. Niech będzie. Musimy ten jeszcze jeden magazyn zrobić i później od razu już walić. Z te 50. Kurwa, mało. ERK gotowy. Szybciej. Dobra, jest. Chcesz ze mną zadrzeć, chłopcze? Już więcej nic nie zbudujemy. Ale słuchajcie, my tu zaraz coś wymyślimy. Tam już szykują. Na nas. Dobra. Dołożyć raz, komuś? Raz. Oni tutaj też z pewnością, słuchajcie, będą nam walić jakieś pojazdy latające. Przynajmniej tak mi się wydaje. Kurwa, ja Goliata żem zrobił? Ja pierdziele. Kurwa, nie wierzę. Nie miałeś tego zrobić. O kurwa, ty mały? Dobra, chodź ty. Co się dzieje? Gotowy do akcji. Gdzie boli? W dupie boli. Wystarczy słowo, skarbie. Czekałem na ciebie. Dobra. Czy też zaraz ruszą? No właśnie. Cholera, czemu on kurwa... Lepiej, żebym tego nie żałował. Ale
się. Jedymy! Jedymy! Walczy i gotowy! Słuchajcie, tutaj wieżyczka niestety, ale być musi. W drodze! Musi być. Od razu damy do tu. Jednego damy tu. Wydasz jakiś rozkaz? Ty też tutaj pójdziesz. Ulepszę. No mam trzy. No kurwa, no nie jest chyba źle, nie? Jakby co? A to kto? Ja pierdolę. Zamierzacie zbezcześcić to, co należy do bogów? Wierni na to nie pozwolą. To archonci, komandorze. Jeśli podejdą zbyt blisko, nasi ludzie nie będą mieli szans. Przekazuję ci ręczne sterowanie wiertłem laserowym. Może uda się go użyć przeciwko protosom. Słyszeliście? Obróćcie ten laser. Możemy go użyć przeciwko Taldarimom. Tak, kurwa? Spójrzmy. Ja pierdolę. Tempo! A ten? No kurwa! Boże. Ale kurwa! Magia działa, nie? Złe wieści? Magazyny. Ruszaj się! Ja pierdolę. Też musimy, słuchajcie, dać pod komendę tego. Rozbudowa. Słuchajcie, no na razie jest kurde okej, nie? Kupa roboty, co? Natomiast... tu już wszystko mam stąd. Dobra. Tutaj dajcie może jeszcze jeden. Robi się! Cztery. Kurwa, mało. Maruderzy. Jeden. I będzie okej. I będzie okej. Tego damy. Ktoś mnie wzywał? Proszę określić naturę problemu medycznego. Dobra, następny tu. Wiertło laserowe przebiło się przez zewnętrzną warstwę. No i kurwa, zajebiście. Mało mam kurwa tam, gdzie minerały, no. Zaraz wyrwę chwasta. Idzie. Dobrze. 3. Tak, ty idziesz tutaj. Erka gotowy. Magazyn też już prawie gotowy. Dobra, chodź tu. Musimy sobie parę tych wieżyczek, słuchajcie, zbudować, bo to... Erka gotowy. Kurwa, coś czuję, że może być grubo, nie? Suniemy! Albo już co, chodź tutaj. Alarm. Zbliżają się wrogie jednostki powietrzne. Cholera, to nie są zwykłe jednostki latające. To transportowce. Zestrzelcie je szybko. Sam sobie kurwa zestrzel. Dobrze. Wydarzyłeś mnie. Tu jeszcze musisz kurwa. Kanał otwarty. Przyjąłem kwatera. No
O mój Boże, idą. Laboratorium technologiczne, laboratorium technologiczne. Proszę cię uprzejmie. Nie, komandorze, odbieram na tym obszarze sygnatury energetyczne kilku protoskich relikwii. Zaznaczam je na pańskiej mapie. I co ja mam z tym zrobić? O kurwa. Jeśli mamy czas, to możemy się do nich dostać za pomocą wiertła laserowego. Stedman na pewno chciałby je zbadać. Na pewno. Na pewno. Kurwa. Dobra, ten zbudował, ten sobie ładnie stój, wiesz? I ty też sobie tutaj stój. Zatankowany, gotowy do drogi! Siedzę w tym po uszy! Waga ciężka! To powinno być już, słuchajcie, wystarczająco... Nikt nie przejdzie. To jest, słuchajcie, moc niszczycielska. Dobra. Tu proszę. O kurwa. No nie gadaj. Ja pierdolę. To będziemy musieli jednak swoimi jakoś tam oddziałami podejść. Dobra, chodź tutaj. Cholera. Niedobrze. ERK gotowy. Trzy. Kupa roboty, co? Ale rąbnie! Aha. Trzy, ja pierdolę. Ja pierdolę. Masakra. Gdzie ja mam te kurwa magazyny budować, no? To twoja forza! Ustawione wszystko? Kurwa, ty jesteś RK niezastąpiony. Dajcie jeszcze jednego RK. Ten tu za nim będzie kurwa wszystko budował. Wiertło laserowe przecina termiczną barierę. Super. Drzwi. Klapa. ERK gotowy. Dobra, słuchaj. Wystraszyłeś ty mnie. Ty musisz zbudować. Ty tu jesteś szefem. Ty natomiast. Jeszcze jedno. Kolejny. Strażnicy. Dobrze. Dobra. No tutaj nie ma nikt prawa na razie przejść, wiecie? Na razie to nie ma nikt prawa tutaj przejść. Kolejne.
Dobra. Co tu robią? Piechoty, no chudy, niepotrzebne. Goliath aktywny! Goliath aktywny! Okej. Okay. No. Już jest. To... Dobra, są dwa zrobione. Zwarty i gotowy. I ty teraz musisz też, słuchaj... Robi się! Śmiało! Robić niestety, ale do oporu. Ta! Dobra. I co, i na razie jest w miarę normalnie. Zobaczymy jak długo. Tak będzie. Wszyscy są okej. Działo napierdala. No chuj, jeszcze po jednym. Komandorze, lecą kolejne jednostki. Musimy je wyeliminować, zanim zrzucą oddziały prosto na nas. Udało się, co? No widzicie. Co jest naszym celem? Nie wiem, jednicę w głowę. Wiem, co jest twoim celem. Kupa roboty, co? Dobra, tu. Tak, niech będzie. Mamy 107. I gotowy. To powinno z pewności, słuchajcie, na razie wystarczyć. Dobra. Goliath aktywny. Chciałbym, słuchajcie. Tędy raczej nie wiedziemy. Będziemy musieli tędy. Tu mają swoją bazę. Cholera. Dobra, kolejny. Nawalaj. No! Dawaj, kurwa! Patrz. No to hej. To wiecie co? Ich ustawimy sobie tutaj w tym miejscu. Ulepszenie opracowane. Super. Ja pierdolę. Widzę, że moi kurwa są niezwyciężeni. No i co tak długo? No i super. Pole minerałów wyczerpane. Dacie rady. Kurwa, nie przesadzajcie. Też niedługo będzie koniec. Bariera termiczna pokonana. Wirtuo laserowe przecina rdzenie. Chcą splugawić dziedzictwo bogów. Dziedzictwo Berna. Zniszczyć ich. Pierdale. To już kurwa armia jest. Pojazdy w Terran. Dobra. Ja pierdolę. Co to jest? Oto kurwa Saurmana. O fuck. Dawaj.
No. Napierdalaj. Ja pierdolę. Ale skusiło, co? Jezu. No dawaj! Kurwa, co tu znowu jest? Ja pierdolę. Ulepszenie opracowane. No i kurwa gitara. Chodź się. Musimy tędy iść. Coś trzeba rozwalić? Dobra. Pokaż, na co cię stać! Ruchy! Ja pierdolę. Przyjąłem! Któryś będzie napierdalał mnie. No, zaczyna się! Jest moc! Sujemy! Tempo. Może się uda. No dobra. Systemy w pełni funkcjonalne. Do dowództwa taktycznego. Dane odebrane. Idą nasi. Słuchajcie, ja potrzebuję na ochotnika. No dobra, pójdź z wami. Chodź. Złe wieści? Kupa roboty, chodź. Co? Śmiało! Co dobra, się dzieje? Ochotnikę. Ci tutaj niech się leczą. Łącze aktywne. Dobra. Dobra. Kolejna fala jednostek powietrznych zbliża się w waszą stronę. Ale się uwzięli. Na nich, chłopcy! Potwierdzam. Do dowództwa taktycznego. Dane odebrane. Słucham, dowództwo taktyczne. Gejzer z wyspanem wyczerpany. Ty, no co jest, kurwa? Przyjąłem. No kurwa. Miałeś tu walić. Ruchy! Pokaż, na co cię stać! Gejzer z wyspanem wyczerpany. Pan śmiał! To jest właśnie coś najgorsze, nie? Co jest? Jedyneczka. Kanał otwarty. Dobrze. Nawigacja skończyła. Znajdź kilka. O kurwa. Lech ma. Jakie?
włącza aktywne. Chipy mają, co? Zero szans, jakichkolwiek, słuchajcie. Systemy w pełni. Dobra, my tu sobie podejdziemy może tutaj. Cel wyznaczony. Dwieczka. Co jest naszym celem? Co jest naszym celem? Co się dzieje? Coś trzeba rozwalić? Siebie. Gadaj! Ty pójdziesz z nimi? No i co tak długo? Tak, ty pójdziesz z nimi. No kurde. Coś trzeba rozwalić? Cicho. Słucham, dowództwo taktyczne. O kurde. Przyjąłem kwatera. Co jest naszym celem? Chodź tutaj. Odjazd! Dobra. Systemy w pełni funkcjonalne. Może zdążę. Do dowództwa taktycznego. Dane odebrane. Dobra. No dawaj! Dwieczka. Łączy aktywne. Trójeczka. Gdzieś tu? Tak. Kogo my tu kurwa znowu mamy? Jakiś idiotów. Dobra. Gadaj! Ulepszenie opracowane. Opracowane. Słucham, dowództwo tak. Kupa roboty, co? Tego musimy dziabnąć. Słucham, dowództwo taktyczne. Czy ktoś tutaj coś? Kurwa, no weź to walnij. Porządnie. Wiesz. No właśnie. No jest super. Łącze aktywne. To mi się podoba. Nawigat. Śmiało! Kanał otwarty. Pokaż, na co cię stać! Pokaż, na co ci stać! Pole minerałów wyczerpane. Ale wiecie co? Co jest? Byśmy się bliżej posadzili. Nigdy nie jadę spokojnie! Bo mi się wydaje, że są po prostu zbyt daleko. Systemy w pełni funkcjonalne. Pal śmiało! My pancerni zawsze... No i co tak długo? My pancerni zawsze wierni. No dawaj! Pokaż, na co cię stać! Nie no, poczekamy, bo to już nawet nie ma sensu gdzieś wchodzić, wiecie, bo to... Naprawdę. Łącze aktywne. Gdzie musisz przejść? Przyjąłem kwatera. Przyjąłem kwatera. Zwarty i gotowy. Przyjąłem kwatera. Wystraszyłeś mnie! Wszystko mamy zrobione. Niż wrota. Ostatni. Jeszcze jakiś tam. Ale to już jest... Napierdolę. Tą bestię dużą weźcie mi zniszczcie. Pole minerałów wyczerpane. Kurwa, napierdalaj. Po. Zero szans. Skip zero.
zajrzyjmy do środka. Nie, nie zajrzymy. Znaczy nie, tutaj już przebijamy się. Naruszenie rdzenia drzwi za chwilę. Dostęp do budowli za chwilę. Wierni muszą powstrzymać tych świętokradców. Spalić ich na popiół. Oczywiście. Nie macie szans. Spo. Kurwa, po prostu... Dupa. Game over. Dziś odnieśliście zwycięstwo. Bacz jednak, gdyż wieść o tym świętokradztwie dotrze do gwiazd, Jamesie Raynorze. Zbliża się dzień zapłaty. Te twoje artefakty mają wielu amatorów. Co to nas obchodzi, skoro dobrze płacą? Powiedziałbym, że śmierć poprzez zamianę w parę przez Taldarimów zdecydowanie zalicza się do kategorii malejących przychodów. Zarobiliśmy 120 kredytów, 120 tysięcy kredytów i zabrakło nam, słuchajcie, jednego. Zniszcz 50 budynków protosów w misji wykopalisko na wysokim poziomie trudności. Nawet gdybyśmy to zrobili, to i tak byśmy tego nie zdobyli, bo gramy na normalnym. I tyle. Zagraj ponownie. Nie, na pewno nie. Lecimy dalej do przodu, słuchajcie. Jestem bardzo ciekawy kolejnych misji, kolejnej odsłony fabuły Wings of Liberty. A wszystkich chętnych zapraszam serdecznie. Piszcie do mnie. Umówimy się na małą partyjkę multi w StarCrafta drugiego. Zobaczymy, kto wygra. Kto jest lepszy. Ja czy wy? Zapraszam serdecznie. Pozdrawiam.